Dam, dam, dam! Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Nitek przed waszymi oczami. Army Krog w wersji beta 1.04. Oznacza to tyle, że gra jest pełna niedokończonych elementów, pełno tutaj placeholderów, ale chciałbym, byście i wy mieli możliwość sprawdzenia, czy Army Krog już teraz może pretendować poza sprawą wizualną do następcy klasycznego Neverhooda. Nie przedłużając dalej, jedziemy, bo nawet nie mam tutaj jakichkolwiek minusów do omówienia. Zaczynamy! Okej, Beak Beak. I'm just glad we're still alive. Yeah, me too. Now, let's get a look at the hull. Yeah, this does not look good. I don't think our pod insurance is gonna cover this. Our deductible is nuts, too. Beak Beak, look at that. What do you make of this guy? Ooh, an omelet. Beak Beak, little help? Nice work, little wing buddy. Hey, that's what I'm here for. Looks good enough for me. Let's go in. Yeah, hold on, hold on. We don't know what's inside. There could be Carpathian brain suckers. Jak zapewne zdążyliście się zorientować, intro w Army Krogu w obecnej formie jest dość oszczędne. Nie tyle oszczędne, że nie wykorzystano ostatniego wiadra plasteliny, jakie było pozostawione do dyspozycji twórców, ale dzięki temu mogliście zobaczyć storyboard, czyli o tym, jak to było, kiedy się to dopiero tworzyło. Zerknijmy zatem przez okno, zobaczmy, co też ciekawego za oknem. Widzę, że dziwny różowy potwór owłosiony znalazł zastępstwo swojego śniadania. Zobaczmy, czy udało mu się coś złapać. Smacznego. Czy on nie zauważył, czy mi się wydawało, czy on nie widział? Okej, okej. Piękne opisy oczka, czy co? Cisza i spokój. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Idziemy w związku z tym dalej. W obecnej becie nie ma nawet muzyki. To, co słyszycie, to tak naprawdę kawałki, które nagrałem przed realizacją tego filmiku i wkleiłem, a nagrałem je z ekranu początkowego, którego mieliście przy okazji zobaczyć na samym początku, gdzie żeby indziej mógłby być ekran początkowy. Tam też odegrane zostało kilka utworów, które pochwyciłem, żeby chociaż jakoś tą rozgrywkę urozmaicić, ze względu na to, że faktycznie nic więcej tutaj nie ma. W stosunku do Neverhooda nowością jest bohater, który wypowiada jakiekolwiek słowa. Jak pamiętacie, Clayman nie za bardzo był rozmowny w pierwszej części, chociaż zdarzały się tam opcje narracyjne, że jednak ten narrator gdzieś się pojawiał i ktoś mówił. Nie inaczej jest też tutaj, ale też są NPC, też Bigby, przecież nasz pies, no i Army Krog, jeżeli to jest jego imię, również aparaty mowy posiadają i też je wykorzystują. Ah, I knew you'd come. Now, here's the hint. To open a door, you must lock another.
Ta beta, od razu powiem, jeżeli ktoś się rozsiadł z popcornem, kolą, tudzież czymkolwiek innym zimnym, nie jest specjalnie rozbudowana. To znaczy jest kilka opcji i kilka pomieszczeń, które można zwiedzić, ale jakiegoś szału specjalnego nie ma. No to nadal jest beta, nie wszystko tutaj działa tak jak powinno, ale można już zauważyć kolejną nowość w stosunku do Neverhooda, mianowicie drugi bohater, czyli Bigby, pies, którym będziemy także się poruszać, który nie rozróżnia barw, co też zostało odpowiednio zrealizowane. Bigby'ego wykorzystamy do zagadek typu wciskania go w ciasne pomieszczenia, tak jak teraz, w celu podniesienia kawałka dźwigni, tudzież sprawdzaniu innych pomieszczeń, podczas gdy nie można się do nich dostać ze względu na to, że aby otworzyć drzwi, trzeba zamknąć drugie. W związku z tym tam, gdzie Army Krog nie może, jeżeli to jego imię, tam Bigby'ego pośle. Też wydaje mi się, że rokuje to zagadki o dość wysokim stopniu skomplikowania, przynajmniej trochę odmienne od tego, co były w Neverhoodzie, ale też nie tylko. W Neverhoodzie, jeżeli ktokolwiek grał, wie, że zagadki w Neverhoodzie były o dość wysokim stopniu trudności i zamotania, a także wysmarowane odpowiednią warstwą absurdu, jak moja ukochana zagadka z myszą, labiryntem, kawałkiem sera. Było także 40 pomieszczeń, w których absolutnie nic nie było. Były inne dziwne schorzenia w grze, które mam nadzieję zostaną przeniesione również do Army Kroga. Czemu Army Krog w związku z tym nie nazywa się Neverhood 2? Z tego co wiem, to chodzą, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, chodzi oczywiście o pieniądze i w świadku growym najczęściej w takim przypadku chodzi także o prawa autorskie i te prawa autorskie prawdopodobnie wydawca poprzedniej gry po prostu zjadł. Już nawet sam spin-off Neverhooda, gdzie był także Clayman o tytule Skull Monkeys, wydanym tylko na PlayStation 1, tak mi się przynajmniej wydaje, ale nie widziałem nigdzie Skull Monkeys, był platformówką, która się nie nazywała Neverhood, ale Clayman tam już był. Z tego co pamiętam, dawno to było, mogę się mylić, więc jeżeli coś jest nie tak, nie mieszkajcie mnie oczywiście poprawić, zawsze warto się dokształcić. W samej tej becie nie ma także dźwięków, co zresztą zdążyliście się zorientować, w związku z tym musimy radzić sobie sami. Nie wiem, czemu głowa mi podpowiada za każdym razem, kiedy po tym jeżdżę, że taki odgłos powinien właśnie mieć miejsce w tym miejscu. Być może zadzwonią do mnie i będą chcieli wykupić sobie tego sampla. O, zwierzka. Greetings, friend. I am Abraham Lincoln. Złotki buziaczek. Jeszcze raz. Myślę, że to całkiem fajnie zrealizowany staw, którego raczej normalny gracz nie będzie w stanie zobaczyć podczas rozgrywki właściwej. Trochę lekko green screen tam było widać, więc całkiem fajna sprawa. Zatem wybaczcie za tę niedokończoną produkcję, natomiast opaliłem się do tego, żeby wam jednak tego Army Kroga pokazać. To pierwsza zagadka, jaka stoi przed nami, te symbole, które widzieliście wcześniej, gdzie kiedy biegaliśmy Bigby'em, tudzież zgasiliśmy światło w tamtej miejscówce, służy nam do wygenerowania kodu do tych drzwi, więc jak widzicie, gra bije w znajome nuty Neverhoodowskie. Podejrzewam, że dałoby się tutaj spędzić trochę czasu i przeklikać wszelkie możliwe kombinacje. My tego czasu jednak nie mamy, a jeszcze mam parę lokacji do pokazania. Tyle co jest, oczywiście nie mieszkam wam pokazać. I oto jesteśmy w miejscu, które wieńczyłoby tą betę, gdyby nie fakt, że znalazłem jeszcze dwa miejsca, których nie było wcześniej widać na streamie, bo streamowałem to i zawiesiliśmy tą grę wtedy po raz pierwszy. Jak się okazuje, nie jest to jedyne miejsce, w którym tą grę można zawiesić. Kiedy mówiłem o tym, że beta nie jest dokończona, spójrzcie na te drzwi, z najzwyklejszym w świecie placeholder na chwilę obecną zamknięty. Sprawdźmy zatem, co jest tam, gdzie jeszcze nie był żaden inny człowiek. Sh
Ci, którzy grali w Neverhooda, na pewno są w stanie potwierdzić, że sytuacja jest dość znajoma. Wygrawerowane ścieżki do poruszania się jakąś dziwną machinerią po ścianie. Widzę, że nie można tutaj tego zmienić, prawdopodobnie trzeba by być na tym balkonie, tam akurat nie byłem. Natomiast jestem w stanie potwierdzić, że faktycznie taki wehikuł wyglądający nawet wraz znajomo. Kto wie, może jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie rozgrywał się Neverhood. To byłby kompletny mindfuck, jak sobie myślę. Kolejna dźwignia dla nas. Ciekawe, czy jesteśmy w stanie ją coś tutaj zaorać jeszcze. Wypaść z planszy. Nie dziwi mnie to, ze względu na to, że już to faktycznie weryfikowałem i z tej planszy również wypadłem dwukrotnie. Nie da się co prawda chyba jeszcze wsiąść do tego wehikułu. Nie wiem dlaczego. Być może trzeba zostać wciągniętym za pomocą tej kuli, której nie da się użyć. Wróćmy zatem do pomieszczenia, które Betę niestety nam kończy. Natomiast mam nadzieję, że obraz już... Ewentualnej znakomitości armii Kroga, która faktycznie bije z niego tym, że jest zgodna z tym, co Neverhood nas kiedyś uraczył, plus dodaje jakieś usprawnienia od siebie, jak na przykład interaktywny Bigby. Big. Niestety nie da się tego użyć, bo jak widzicie, też jest to narysowane. I to jest niestety miejsce, w którym z Betą musimy się rozejść, ze względu na to, że no faktycznie, gdyby znać tą kombinację, byśmy byli w stanie jeszcze rozwiązać tą jedną zagadkę, bez tego dojdziemy do miejsca, z którego wyjść się już nie da. Armii Krog. Datę planowanego wydania ma ustanowioną na chwilę obecną na 18 sierpnia i myślę, że jeszcze do tego czasu spotkamy się z tematem. 18 sierpnia albo 18 lipiec, 18 sierpnia. Ale wydaje mi się, że bardziej, że sierpień. Więc jeżeli cokolwiek zdarzy się więcej, a wam się temat spodobał, łącznie z muzyczką, która gra w tle, która jest wyciągnięta z ekranu tytułowego, jak wspomniałem, i nie odzwierciedla finalnego produktu, w ogóle to, co żeście zobaczyli, tego nie odzwierciedla, to tylko i wyłącznie beta zajawka mogła się zepsuć i tak faktycznie też robi zawsze w tym samym miejscu, więc nie jestem już tym zaskoczony. Dziękuję wam w takim razie serdecznie, zobaczyliście kawałek Armii Kroga, tyle ile udało mi się zagrać w niego samemu, tyle wam też pokazałem. Jeżeli ktoś temat pochytał, jest zainteresowany Neverhoodem, zdaje się, że jest dostępny na GOG-u, więc tam was też odsyłam. Nie wiem, czy będą jakieś powiązania, ale kto wie, chociaż nie wydaje mi się, bo jeżeli faktycznie zawirowania prawne były, możliwe, że wykorzystywanie jakichś poszczególnych setów, czy też identyfikacji wizualnej może być surowo wzbronione, ale widać, że czerpie z Neverhooda i to dość mocno, a same pastelinowe landshafty wyglądają jak zawsze znakomicie. To byłoby na tyle dzisiaj, mówi do was Snitek, to był Armii Krog w wersji beta, dość wczesnej, raczej nowościami z patchy nie trąci. Do zobaczenia następnym razem. ADIE! Zgubiłem ten save teraz, nie wiem, gdzie on jest w ogóle zupełnie. A przecież natknąłem się na niego 4 razy, jak żeśmy grali przed chwilą. No i co, nie mogę go znaleźć. Więc tak jak mówię, zgubiłem się. Ale tutaj ktoś jeszcze był. Ktoś mi machał. Nie, tutaj jest skrzynka zbyt... Jest safe, otwieramy. Woohoo! Co my tu mamy? Jest! Więcej hajsu! Jest więcej hajs! Hajs, baby!